Dzień dobry, Marta Węgierska, zapraszam na prognozę pogody. W nocy pogodę w Polsce kształtował będzie front atmosferyczny związany z niżem z nad Rosji. Z północnego zachodu napływać będą do nas chłodne, polarno-morskie masy powietrza. Na niebie dominować będą chmury, a od czasu do czasu pokropi słaby deszcz lub mrzawka. Nad ranem termometry w przeważającym obszarze kraju wskażą od 7 do 9 stopni. Najchłodniej na wschodzie, tutaj 5-6 stopni. Jutro w dalszym ciągu dominować będzie chłodny front atmosferyczny. Z zachodu nadal będą napływać do nas chłodne masy powietrza. Przez cały dzień przeważać będą chmury, z których może popadać przelotny deszcz. Jedynie w południowo-zachodniej części Polski może delikatnie się rozchmurzyć. W ciągu dnia termometry wskażą od 9 do 12 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tutaj 15 stopni. Spójrzmy, jak kształtować się będzie pogoda dla naszego regionu. W nocy w całym województwie na niebie dominować będą chmury frontu atmosferycznego i od czasu do czasu pokropi słaby deszcz. Noc będzie chłodna, na termometrach od 6 do maksymalnie 8 stopni. Jutro w regionie jednolity typ pogody. W dalszym ciągu dominować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu lub mrzawką. W ciągu dnia termometry wskażą od 9 do 10 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie około 1015 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie, do zobaczenia.